To coś jest przebiegłem po prostu, no ale tu kamera nagrywa, nie? Albo jest tutaj z nami jakiś zbrodniarz, który dokonał tych napaści na tych niewinnych ludzi. Myślisz, że będziemy się ciebie prosić, abyś wykonał jakiś ruch? Chyba jesteś głupi. Mamy to w dupie, czy nam tutaj coś pokażesz? Może gdzieś to spierdala przed nami? Witamy was w kolejnym odcinku. Jak widzicie za mną, jest to kolejny las. Las z bardzo przerażającą historią. Historia tego miejsca sięga II wojny światowej, kiedy mordowano tutaj Żydów. Niemcy mordowali tutaj Żydów, tak to sprecyzuję. No, zupełnym przypadkiem tutaj trafiliśmy, bo przejeżdżaliśmy do innego miejsca, ale dowiedzieliśmy się, że tutaj właśnie droga przebiega, główna taka droga. Tutaj o dziwo jest bardzo dużo wypadków przy tej drodze. Jest nad wyraz dużo krzyży, a jak możecie już zauważyć, za mną jest jeden z nich, taki większy. Ale tutaj przy tej samej drodze jest, nie wiem, kilkadziesiąt tych krzyży, można powiedzieć. No jest to bardzo dziwna sytuacja, gdyż wypadki w tym miejscu są o wiele częstsze niż gdzie indziej. I las został okrzyknięty mianem nawiedzonego. Była tu nawet swego czasu telewizja. Z tego, co dowiedziałem się od Łukasza, była tutaj rzekomo jakaś telewizja, która właśnie pokazywała ten las i twierdziła, że jest on nawiedzony. Dobra, nie przeciągamy tematu. Oczywiście jesteśmy tutaj pod kątem badania zjawisk paranormalnych, bo jest to las, ale las właśnie z niezwykłą historią, a tutaj historia ma ten niebagatelny wpływ na to wszystko. No i dobra. Oczywiście standardowo użyjemy K2, czyli miernika pola elektromagnetycznego. No i przeprowadzimy jakąś sesję EVP za pomocą dyktafonu. Nie przybylibyśmy tutaj, gdyby nie dwa fakty, które nas spotkały. Będąc tutaj w dzień, no taki bardziej parę godzin temu, skorzystaliśmy z aplikacji, którą już wielu z was pewnie kojarzy, ten Ghost Tube. Wiem, że wielu z was ma pewnie mieszane uczucia do tego. My również jeszcze nie mamy do końca tych uczuć sprecyzowanych, ale słowa, które udało nam się usłyszeć z tej aplikacji, okazały się na tyle logiczne, że postanowiliśmy tutaj wrócić i przeprowadzić to śledztwo. Z tego, co tam pamiętam, były to słowa, było nawiedzony, było imię Abigail. O ile dobrze mówię. Czyli z tego, co wyczytaliśmy, było to imię pochodzenia żydowskiego, a jak już wspomniałem, mordowano tutaj Żydów. Ciągle nam wyskakują takie bardzo powiązane i logiczne słowa, które pasowałyby do tego miejsca. No jak już wspomniałem, imię pochodzenia żydowskiego, a jak wiadomo, Niemcy tutaj mordowali Żydów, bo przechodził tutaj front. Druga sprawa, nawiedzony, czyli można sugerować się tym, że ten las jest nawiedzony właśnie przez tą osobę, przez tą kobietę. No i dobra, nie przeciągam i ruszamy z tym tematem. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Czyli, jak już widzicie, mam ze sobą miernik pola elektromagnetycznego, odpaliłem aplikację, która, o dziwo, bardzo dobrze reaguje w tym miejscu. Przeprowadzimy jakąś sesję EVP. Na razie przejdziemy się kawałek w ten las i zobaczymy, bo bardzo dziko tutaj jest, bardzo dzikie słowa się pojawiają i bardzo nas to zaciekawiło. Czy jest tutaj kobieta, która wcześniej nam się tutaj przedstawiła. Doszło tutaj do zbrodni, do potwornej zbrodni. Zostaliście wymordowani tutaj. Chcielibyście nam coś powiedzieć? Szamać tylko. Na razie mamy ciszę, o dziwo. Chyba coś wie, że chcemy to nagrywać, więc postanowiło się uciszyć. Wiem, że jeszcze jest, znaczy jasno, no dość jasno jest, ale dochodzi 21, ale to nie ma znaczenia, bo w tym miejscu byliśmy tutaj w południe i tu była taka aktywność, że myślę, że ta pora tutaj nie ma takiego większego znaczenia.
My nie mamy złych zamiarów. Mi się wydaje, że największa aktywność tam przy tym krzyżu jest. Właśnie w okolicach tego krzyżu, nie? Krzyża. Widzieliście? Tak chętnie to rozmawiało, a nagle kamery włączone i cisza, nie? Ale już przynajmniej nie ma tutaj tej upierdliwej pszczoły, czy co to tam było, szerszeń, czy co. Się na nas wzięła po prostu, po słowie nawiedzony. Się na nas tak rzuciła, że musieliśmy się stąd uwolnić. O tyle zastanawiająco, że już nie chodzi o to, co tutaj się wydarzyło w czasie wojny, ale też o to, co ma miejsce w czasach obecnych. No, dużo wypadków tutaj przy tej drodze, jak już wspominałem. O wiele za dużo. Kurwa, coś mnie... Dobra, to i tak się tam... O wiele za dużo. I podobno jeszcze... Co? Co? Idziemy na róg. Bo tam są te krzyże na rogu. Tutaj będziemy mieli już część tych krzyży z tych wypadków, więc podejdziemy do nich, może tam będziemy mieli jakąś większą aktywność. Na razie nie będę tak prowokował, bo nie ma sensu. Niech to samo podejdzie, jeżeli było takie chętne wcześniej. Zanim mi się głupawka włączy i przesadzę z tym wszystkim. Wtedy już nie będzie kolorowo. A poza tym nie będziemy ukrywać, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy w miejscowości Kalej. Kalej, między Kalejem a... Między Częstochową, no, coś takiego, no. A Wręczycą Wielką. Podobno tutaj, jeszcze w tym miejscu, jakiegoś czasu ktoś wjechał w pielgrzymkę, która zmierzała właśnie do Częstochowy. Ale niestety póki co jeszcze nie znalazłem informacji w żadnych gazetach ani w portalach informacyjnych, więc nie potrafię wam teraz tego w 100% zweryfikować. Ale Łukasz wie o tej sytuacji i on mi o tym opowiedział właśnie. Głośno, nie? Głupi. Czy ja jestem głupi? Kto jest głupi? Czy mógłbyś nam coś więcej powiedzieć? Dlaczego tak uważasz? W końcu postanowiłeś stać się odważny. Widzę. I to są te dwa takie drewniane krzyże, widzicie? Jeden metalowy, jeden zrobiony z patyków. No, jeden z patyków, jeden metalowy, ale... To tak dziwnie, bo tu było sporo tych wypadków właśnie, to tylko część z tych krzyży, przy tej całej trasie jest ich mnóstwo. Jest bardzo dużo krzyży. Wręcz. A tutaj co jest ta dróżka? To jest dróżka? Nie. Nie. Nie no, na tej drodze raczej tutaj nie będziemy się produkować, bo chociaż widzieliście, tutaj była jakaś odpowiedź. Ciągle słuchasz i słuchasz, a nic nam nie raczysz odpowiedzieć. Czy tylko my musimy się produkować? Słuchający, no. Ta aplikacja ciągle będzie pracować, nie? Ale oprócz tego zrobimy jakieś sesje. To jak? Chcesz nam coś powiedzieć, czy nie? Bo ewidentnie widzimy, że z nami tutaj jesteś, ale nie wiemy, dlaczego sobie z nas stroisz żarty. Wcześniej byłeś lub byłaś bardzo aktywna w rozmowie. Wiele nam mówiłaś lub mówiłeś, a nagle coś ci przeszkadza. Czy mógłbyś, albo mogłabyś powiedzieć, co jest tego powodem? Doszło tutaj do wielu zbrodni. Być może przeciwko wam. Być może zostaliście tutaj brutalnie zamordowani. Ktokolwiek tutaj jest lub potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, to niech odezwie się do tego urządzenia, które mam w prawej ręce.
Dobra. Możemy pójść jeszcze... No ale wcześniej widzieliście sami, jakie to było aktywne, nie? Mhm. To jest niemożliwe. Ja wiem dobrze, że to te nagranie. Być może te kamery przeszkadzają. Nie chcę to być po prostu ujawnione. Takie mam wrażenie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to podejdź do tego urządzenia, które leży na ziemi. Które świeci na zielono, o ile odróżniasz kolory. Jeżeli potrzebujesz pomocy, albo czegokolwiek potrzebujesz. Jeżeli nie możesz się pogodzić z tym, co się tutaj wydarzyło. Tu jedzie na rowerze. Gdzie? Na zbiebeczkę. Co ona tu robi? Że to jest cała Abigail. Czekaj, ja to nagrywam? Nie, ja to wiem. Nie wiem. Nie wiem, co tam to przeleciało. Chyba, że jeszcze tam się przejdziemy kawałek. Tą drogę? No. Bo ona prowadzi bodajże do torów. A to ja nie wiem właśnie, to jak uważacie? No myślę, że tutaj przy tej drodze właśnie tej to jest, nie wiem, czy aktywność jest. Ale nie wiem dlaczego teraz jej nie. Ale jak będziemy jechać, to nagramy te krzyże z tego, z auta. Że ewidentnie straciłeś odwagę. Może przeszkadzają ci nasze kamery? Nie wiem, co z tego powodem. Może nie chcesz być ujawniony albo ujawniona. A może jest z nami tutaj coś innego po prostu. Myślisz, że będziemy się ciebie prosić, abyś wykonał jakiś ruch? Chyba jesteś głupi. Mamy to w dupie, czy nam tutaj coś pokażesz, czy zamanifestujesz siebie jakoś. Mamy to gdzieś po prostu. Widocznie jesteś tchórzem. Byłeś nim za życia. A teraz nie potrafisz nam tutaj odpowiedzieć, jak no przychodzimy w pokoju po prostu, a ty uciekasz od nas. Wcześniej nas zaskakiwałeś swoimi odpowiedziami, a teraz, nie wiem, kamery cię przestraszyły. Albo jest tutaj z nami jakiś zbrodniarz, który dokonał tych napaści na tych niewinnych ludzi, który w brutalny sposób ich wymordował. Mam nadzieję, że odebrałeś swoją zapłatę. Że jesteś tam, gdzie powinno być twoje miejsce. A więc dobra, no, nie będziemy tego tak dłużej ciągnąć. Jeżeli zdecydowałeś się odezwać do tego urządzenia, to będzie nam miło. A jeżeli tego nie zrobiłeś, no to trudno, twoja sprawa. My nic nie tracimy na tym. My przyszliśmy do ciebie, a nie ty do nas. A więc dobra, no, kończymy tą sesję. Pozostań tutaj, gdzie jesteś, nie idź za nami. No i tyle. Może gdzieś to spierdala przed nami. I zobaczymy. I sorry za mój język, ale mnie to już trochę zaczęło irytować, no bo to jest po prostu niemożliwe. Mi się wydaje, że to próbuje nas sprowadzić na manowce. Że to jest po prostu przebiegłe na tyle, że próbuje nam teraz jakieś kity wciskać. Dobrzy ludzie nie mają powodu, aby się szwendać na tej ziemi. No jak już mówiłem, chyba że mają niezałatwione sprawy albo chcą się z kimś pożegnać, ale myślę, że po tylu latach zrozumieli,
gdzie jest ich miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś złe byty, to oni jak najbardziej mają powód, aby tutaj być. Więc ja myślę, że tutaj bardziej jest kwestia, inna kwestia. Ale myślę, że nie, że tutaj ta trasa to już bez sensu będzie. Wiesz dlaczego? Bo my się oddalamy od wszystkich tych miejsc, które... Jestem blisko. Blisko? Ale to dlaczego jesteś blisko, a jednocześnie daleko? Dobra, ja tu już mówię jak jakiś kurde ten. To jeżeli jesteś blisko nas, to podejdź do tego urządzenia z zieloną lampką, które trzymam w ręce. My jesteśmy dobrzy dla ciebie. Próbujemy ciebie zrozumieć. Natomiast... Na drugim telefonie ukazała się odpowiedź do widzenia. Ale na którym? U Kuby? Tak. Dziwne, że on dostaje teraz nad wyraz dużo odpowiedzi, nie? Dobra, czyli nie chcecie nas w tym miejscu. Jeżeli nas tutaj nie chcecie, to wpłyńcie na to urządzenie, które mam w lewej ręce. Podejdźcie do niego, podejdziecie, wskażecie nam to i idziemy stąd. Z góry stąd idziemy. Tylko pokażcie nam to. Bo chcemy mieć pewność, że nas tutaj nie chcecie. Że chcecie mieć spokój od nas. Dałby kroki z tyłu. To już jest ten, to już... Nic nie ma. Za wszystkie odpowiedzi dziękujemy. Pozostań tutaj, gdzie jesteś. Nie idź za nami. Do widzenia. Wiesz co? Takie podsumowanie. Nie wiem, ja ten film ma tam... ile jest nagrania. Ale ja widzę, że tutaj my nie mamy sensu tutaj dalej tego ciągnąć. Bo to coś, jak widzicie, nie jest zbyt rozmowne po włączeniu kamer, no. Stało się jakieś takie bardziej ciche, jakby nie chciało zostać albo ujawnione, albo się bało. Są dwie opcje. Albo jest tutaj coś złego, co nie chce zostać ujawnione za wszelką cenę. Bo wiadomo, no, jeżeli ma taką chęć, to choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nie dopatrzymy się niczego. Ale jest też druga właśnie strona, że jest tutaj jakaś dusza zbłąkana, która po prostu nas się obawia. Obawia się może tych sprzętów i... No niestety, no nic nie zrobimy. Jeszcze zostały nam do odsłuchania sesji EVP. Miejmy nadzieję, że tam coś będzie fajnego, ciekawego. Jeszcze jak będziemy wyjeżdżać, to nagramy resztę krzyży z samochodu już. No... Abyście zobaczyli, ile tego tutaj przy tej drodze jest. Ale część już i tak leży powalonych, których może nie być widać ze starości już, bo to by większość drewnianych krzyży. Dobra, jeżeli ten materiał wam się podoba, to standardowo zostawcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał. Musi ten czerwony przycisk, który jest na dole, być szary, wtedy będzie dobrze. Nie tylko dla nas, ale i dla was, bo nie przegapicie żadnego z naszych materiałów. Jeżeli możecie, udostępnijcie ten materiał, bo dla nas to dużo znaczy, a dla was praktycznie no, nic was to nie kosztuje, a nam poprawi zasięgi. Wbijajcie jeszcze na nasze social media, Facebooka, Instagrama, linki macie w opisie, więc tam was przekierowuję. Sprawdzajcie. No i tyle. My będziemy się żegnać z tego miejsca. Miejsca zbrodni. Miejsca nad wyraz częstych wypadków samochodowych. Jeżeli jesteście ciekawi tego wszystkiego, jeżeli chcecie zgłębić bardziej tą historię, to już musicie sami poszukać w internecie, a jest tam naprawdę tego dużo w internecie, więc sami na pewno na to traficie. No i nic. Miło, że jesteście z nami, że obejrzeliście ten materiał, o ile obejrzeliście. No i nara, do następnego filmu.